Panie! A nie miałabyś ochoty upiec tego swojego popisowego sernika? Tylko mi nie mów, błagam, tylko mi nie mów, że twój ojciec wpada. No ja tu o serniku, a ty mi z ojcem wiesz. Skąd wiedziałaś? Tylko on lubi tą moją zakalcowatą, zawsze przypaloną wariację na temat sernika i pomyśleć, że wymyśliłam go tylko po to, żeby odstraszał gości. Po co wpada? Chce nam coś ważnego zakomunikować. Ty, może wreszcie będziesz miał rodzeństwo? No co ty? Mój ojciec nigdy specjalnie nie przepadał za dziećmi. Tato, a co to są kondony? Synku, gdybym to wiedział w pewnym momencie mojego życia, to by ciebie na świecie nie było. A może to był tylko taki żart z jego strony? Nie wydaje mi się. Zawsze mocno podkreślał swoje podejście do tacierzyństwa. Dzięki, tato! Portfel. Tato, ale to się chyba grosik sadza na szczęście. Nie sądzę, synu. Mi twój dziadek włożył grosik zamiast prezerwatywy i muszę te święta spędzać z tobą. Na szczęście mama trochę częściej mnie przytulała niż ojciec. Ależ syneczku, ja od samego początku wiedziałam, że z tej Marty to jest niezła raszpla z drutu. Nigdy nie zaproponowała mi, że pozmywa. Zawsze stawała po twojej stronie i nie złożyła nam życzeń na 22. rocznicę ślubu. Ale kochany, tego kwiatu to pół światu, nie tato będzie następna, a teraz zostaniesz z mamusią, mamusia ci będzie rosołek codziennie gotować. Mamo, ale ja płaczę, bo Marcie się okres spóźnia. Aha, a długo? Od wakacji. Ona zawsze była przewrażliwiona na twoim punkcie. Ale poczucie humoru też miała. Mamo, czasami mam takie uczucie, jakbyście mnie z tatą w ogóle nie kochali. Czy ja przypadkiem nie byłem adoptowany? Tak, syneczku, ale cię niestety oddali. I tak najlepsze było, jak mnie obydwoje pakowali na pierwszy wyjazd pod namiot z dziewczyną. A tu masz, syneczku, ciepłe kalesony, żebyś sobie nabijał i nie przeziębił. Wiesz, mama jeszcze chce kiedyś zostać babcią. I nie siadaj na zimnych kamieniach, żebyś wilka nie dostał. A tu ci, kochanie, pakuję bluzę dodatkową. Jak będzie zimno Kasi, to jej pożyczysz. Tylko pamiętaj, ta jest dla niej. Ta twoja jest ładniejsza, cieplejsza i bez wielkiej plamy z przodu. Mama, a po czym ta plama? A wiesz, kotka sąsiadów się w niej na stryszku okociła. Tu masz, synku, dwie paczki prezerwatyw. Pamiętam, jak w twoim wieku. Ha. No, miły dwie paczki prezerwatyw na 3 dni na pewno nie wystarczy. A tu masz, synku, 50 zł. Zabierz gdzieś Kasię. Ty jej postawisz lody, a ona może postawić coś innego. No i wszystko jasne. Już wiem, skąd u ciebie takie podejście do tematu. Mnie też zabrałeś na lody na pierwszej randce, ale tak tanio to ja się nie dałam. Zejdź ze mnie. Jak znam twoich rodziców, a w szczególności tatę, to na pewno też kibicowali ci w tych sprawach. Mój tata, proszę cię. Córeczku, nie chcę nic mówić, ale ten Fabian od Zawalichów to chyba do ciebie wzdycha. Ostatnio, jak cię w czasie żniw zobaczył, to dostał takiego kaszu, że mał z kombajna nie spadł. Tato, on ma alergię na zboża. A później to już było tylko gorzej. Wiesz, jedyna córka, do tego pierworodna. Oj, nie miał chłopina łatwo. Cześć, tato. Poznaj, to jest Michał. Zostanie u nas na weekend. Samiuteńką porę, córś. Bo z Maćka to już niewiele zostało. No dobra, a mama? Mamie w życiu przyświecała jedna zasada.
Pamiętaj, córeczku, w życiu kobiety najważniejsze są trzy rzeczy. Chłop, chałupa i robota. A tu ci, córeczku, dureksów nakupiłam, co byś mi z brzuchem za panienki nie latała. Jak córka traczowej tak ostatnio utyła, to sama przyznała, że miłość przerywana to nie działa. No nie ma co, udali nam się ci starzy. No dobra, zrobię ten sernik. Ale jak moja mamusia następnym razem poprosi o kawę sypaną, to staniesz na wysokości zadania i pójdziesz do sklepu? Jeżeli ten sklep będzie na dworcu, to nawet ją ze sobą wezmę i tam zawiozę.